Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 1 w wersji HD po części spolszczonej na zasadach Diablo 2. Tak, właśnie tak. Będziemy schodzili na level 8, czyli ostatni level z lochów. Tutaj właśnie mamy to zejście. Od razu na starcie pytanie. Czy będziecie chcieli trzeci sezon z trójki? Dokładnie byłby on... W zasadzie to może nawet bym zagrał tą postacią, którą teraz, jeśli będę mógł, bo nie zawsze to tak się może udać, w zależności, bo innego moda bym skorzystał. Teraz mamy wersję HD na zasadach Diablo 2, ale możemy jeszcze zagrać w pełną spolszczoną wersję Diablo 1, tylko że ona niestety, ale już w HD nie jest, czyli w standardowym trybie, jak 1 wyglądała w oryginale, ale wszystko po polsku. Jeśli będziecie chcieli taką serię, też wam zrobię, ale proszę was o komentarze pod jakimkolwiek odcinkiem z Diablo, wtedy będę wiedział, czy coś takiego chcecie. A nie przedłużając, schodzimy niżej i kończymy lochy. Oj, tu mamy waypointa i bardzo ładnie. Zaczniemy tutaj od wybicia wszystkich baryłek, naszych beczek, szkieletów, które z nich powychodzą. O, pootwieramy sobie skrzynki. I polecimy z tym dalej. Nie, o, tu mamy pułapkę. O, i tak mnie trafiła. Czy coś tu jeszcze mamy? Na razie nie. O, i mamy też od razu zejście na 9. Do 9 levelu, więc też ciekawie. Tak naprawdę mogłem od razu sobie tutaj zejść bez tam portalu. Chociaż nie, bo to, no, to byłby już nowy odcinek, no, więc nie do końca. Albo inaczej, mogłem sobie zrobić zakupy i tam ewentualnie sprzedaż tych przedmiotów wszystkich w tym odcinku. Bo mamy waypointa. Ok. Uruchomiliśmy go, więc już będzie widoczny w mieście. O, i mamy tutaj familiary. Nie lubię ich za bardzo, no ale co zrobić? Oj, wziąłem nie to, co chciałem. Wywalamy. Ale jest niebieska, dobra, niech będzie. Niech będzie. Do miasta daleko nie ma. Cały czas się nie umie przyzwyczaić tutaj do sterowania, bo troszeczkę inaczej się to podniesie przedmioty niż standardowej wersji jedynki. Trzeba kliknąć na napis tego przedmiotu, a nie na przedmiot, który chcemy podnieść. Dobra, idziemy tutaj, to pewnie będzie ich więcej. Chociaż nie widzę. Jednak nie. Dobra, sprawdzamy, co tu mamy. Tam portal, a weźmiemy sobie, bo zużyliśmy ostatnio. Firewall. I Lightning. I jaka książeczka? Book of Warp. Cokolwiek to jest, uczymy się. Włączymy mapę, żeby lepiej się orientować tutaj w terenie. To ciekawie wygląda. Coś tam mi się kojarzy. Kolejna misja. Poboczna, bym powiedział. Moodmeny. Okej, powolutku moodmeny się tu pojawiają. O nich jest dużo w jaskiniach. A pojawiły się już tutaj, więc no to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej tych jaskiń właśnie. Okej. Dobrze, tutaj mamy wszystko.
Więc otwieramy drzwi, idziemy dalej do przodu i zobaczymy, co tam się pojawi. Oczywiście, jeśli to jest misja poboczna, zostawię ją na kolejny odcinek. A tak coś czuję, że tak to było. Bo tak kojarzę to skądś, kojarzę to. No trudno nie kojarzyć, skoro w Diablo 1 już tyle czasu gram. Co prawda teraz długa przerwa była między jedynką, kiedy ostatnio grałem, bo ostatnio grałem jeszcze jak chodziłem do szkoły, więc w sensie tak poza tym, że grałem w Hellfire'a, nie? Którego macie na kanale, to dawno nie grałem w jedynkę, żeby całą fabularnie sobie skojarzyć i przypomnieć. Okej. Chociaż mogę się mylić, może to tylko tak samo się wygenerowało przypadkiem. Ale to tak, nic tutaj przypadku nigdy nie ma, więc ja tu coś czuję, że to będzie jakaś dodatkowa misja. Dragon Rahab. Coś powolutku mu to życie spada, no ale może nie dojdzie. Albo dojdzie. Unseen. Dosyć mocno bije. Ale zanim do mnie dojdzie, to tym razem chyba go wystrzelam. Tak, już końcówka życia ma. Więc okej. Szkoda, że klap. Nie potrzebuję pały do walenia po łbie. Tylko jakiś dobry łuk. Ale niech będzie. Niech będzie. Sprzedamy. Dobra, zobacz. Dobra, dalej na razie nie będę otwierał. Tak jak mówiłem, to jest misja poboczna. Myślałem, że z tego to po prostu tak są te tak jak z książkami, scrolle, nie? Ale nie ruszam. Czyli jednak dobrze myślałem. Jest to jakaś misja poboczna. Więc zajmiemy się tym później. Oj, mamy już moich ulubieńców, czyli koziołków. Co to za dziwny... Aha, coś mnie trafia, ten dźwięk, tak? Tak. Nightclan Archer. Tak. Pułapką, ale nie trafiła, to najważniejsze. Okej. Coś tu biegnie, więc poczekam sobie. Kolejny Nightclan. I teraz czas wejść tutaj. wychodzimy. Troszkę niebezpiecznie się zrobiło. Champion Woodman. Nieładnie. Nie lubię tych mobków, co mają charboldy, bo one są dość niebezpieczne. Generalnie z jednej strony taki jest po prostu zwykły czar. Co to było? Zwykły czar, który tak naprawdę nie jest jakoś super silny, ale leci tego tyle, że potrafi zabić. Dobra, Skull Capa zabieramy, Longbow. Nie, bo nie ma sensu, za to też dużo kasy nie będzie. Cloak, niech będzie, jest żółty, zawsze coś, nie?
trochę ich tu jest, nie ma co mówić. O. Short staff of healing też pójdzie na sprzedaż. No, nikt nie wychodzi. Dobra, już tutaj za dużo nie zostało. Mamy troszeczkę przejrzystości w tym, co tutaj się pojawiło. Dobra, short staff of healing zabieramy. Kasiurkę zabieramy. Gdzieś coś mi się musiało kliknąć, bo teraz wszystko, co mi wypada, to cały czas się podświetla. Wcześniej trzeba było cisnąć klawisz Alt. Żeby się to świeciło. Ogarniamy ten teren. No, trzeba przyznać, że było ich tu trochę. Dobrze. Okej, chyba wszyscy. Wydaje mi się, że wszystko tutaj, jeszcze tutaj skrzynki jakieś chyba są nieotwarte, ale to nie za wiele. I tu jeszcze parę. Okej. Dobra, zabieramy co tutaj mamy i lecimy dalej. Jeszcze zostało nam tutaj kasiurka i tyle. Ok, także troszeczkę tu ich było, to znaczy, że tu dalej też ich troszeczkę będzie jeszcze, ale ok, dobra, idziemy od tej strony, bo tak też myślę, że tutaj to raczej za wiele nie będzie, też tak właśnie jest, jak myślałem, bo cała mapa będzie się ciągnęła w drugim kierunku, czyli tam w górę można powiedzieć. No i też tak zrobimy, pójdziemy sobie tutaj. To otworzymy sobie później. Najpierw sobie przejdziemy wszystko to, co jest nieotwarte. Chociaż tutaj otworzę, bo tutaj jest tylko to pomieszczenie, więc... Żeby się jakoś specjalnie później tu nie trzeba byłoby wracać, to od razu sobie to ogarniemy. Jest tylko skrzynka, weźmiemy kasiurkę i lecimy dalej. A tu jeszcze jeden jest, ja go nie widziałem, a wiedziałem, że coś do mnie jeszcze gdzieś strzela. Ciekawe to jest, czyż...
tu muszą być jakieś drzwi jeszcze, bo tu nie widzę nigdzie wejścia od tej strony, a widzę, że tu jeszcze mapa jest nieodkryta, więc tak, tu z tej strony jeszcze muszą być gdzieś drzwi. O, tu się coś pojawi i tam będzie zejście na dół. Ha! To się nazywa spoiler. Oczywiście na końcu odcinka zobaczycie, co będzie, bo tak też to chcę zrobić. Oczywiście nie będę tam wchodził. Nie ma miejsca. W następnym odcinku zobaczycie, co dokładnie tam się będzie kryło. Mana? Serio? Coś się tu... Trzeba to poukładać. Chociaż tu nie ma co układać, jak mam być szczery. Szabelka się pojawiła niepotrzebnie. Okej. Okay. To mogę przesunąć, ale łuku i tak tutaj nie zmieszczę. Bo jak damy, weźmiemy sobie ten łuk, damy go tu. To i tak mi braknie tutaj miejsca na ten. Dobra, to wywalimy. Chociaż nie, może to wywalimy, a z kulkapa zabierzemy. A, będzie lepiej. I tu był waypoint, nie? Waypoint był tutaj, tutaj? Tak, chyba tu był waypoint, z tego co pamiętam, więc od razu do miasta polecimy, żeby zrobić sobie miejsce. No tutaj już mapę też jesteśmy gdzieś w połowie, jak dobrze mi się wydaje, więc nie jest źle. A tu powinien być, tu był, z tego co pamiętam, jest. No nieważne. Okay. A jest full mana potion, więc wezmę sobie, jak będziemy wracali do Tristram. Idziemy. Od razu do Kane'a. Zidentyfikujemy nasze przedmioty. Hello, my friend. Stay a while and listen. Potem do Griswolda. Sprzedać, naprawić sprzęt i gitara, nie? Czyli tak, przede wszystkim interesuje nas, co tu mamy. Hit chance to hit 14%, 105 enchant damage i high durability. Średnio bym powiedział, średnio mi się to podoba, więc to wszystko poleci na sprzedaż. A z tym będzie trzeba lecieć do Adri. No dobra, niech będzie. Dobra, Griswold, dawaj kasiurę, bo mam tutaj trochę złomu i drewna dla ciebie. W sumie szmaty też jakieś są. Tego raczej nie kupi. A, tak jak mówiłem, do Adri będzie trzeba lecieć, ale trudno. Naprawiamy, lecimy do Adri, wracamy i bijemy dalej. Nie ma co czekać. Rzadko do Adri podchodzimy, no ale to się nie ma co dziwić. Gramy łucznikiem, więc to raczej nam nie jest potrzebne. Tutaj Adria jest czarownicą, jak to się... To jest Adria the Witcher. The Witch. Więc czarownica. Okej. Więc jakbyśmy grali magiem, no to będziemy wtedy częściej tutaj niż u Griswolda. Dobra, ogarnięte, wracamy, tylko zerknę, czy na pewno, tak, wracamy na dół, na 8 level.
A, to katakumby są w takim razie. Coś tutaj mi nie gra z tymi nazwami. W oryginalnej wersji to chyba było tak, że najpierw się schodziło do katakumb właśnie. Czyli pierwsze levele. Pierwsze levele, do których się schodziło, gdzie był baczyk i tak dalej, to były katakumby. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Nie będę. Nie. Próbuję sobie przypomnieć, ale. Ale widocznie. Widocznie może ja się mylę. Czyli wracając do tego katakumby. Potem według mnie był właśnie dungeon, czyli lochy. Po lochach był. Był lochy. Potem były jaskinie. A po jaskiniach był. Było piekło. Mamy książeczkę kolejną do przeczytania. Tale of the Tree, czyli historia trzech, tak? Czyli o, czy o trzech, of the Tree. Albo... Okej, pójdziemy w tym kierunku najpierw. Ale mnie tutaj chcieli przygwoździć. Wow. A Champion Knight Clan Archer. Czempiony to są. Aż ekranem tutaj wstrząsa. Tego nigdy w Diablo nie było, jedync. Ładnie. Hehe. Healing Potion, Healing Potion, a wezmę od razu, a w zasadzie tu jest, jestem wyleczony, bym powiedział, ale napijemy się jednego, jednej z takiej małej buteleczki, będziemy mieli do pełna, tu jeszcze weźmiemy sobie i złoto, nie wziąłem, trudno, Full Healing Potion sobie wezmę, Full Mana Potion sobie wezmę, Healing Potion weźmiemy. Healing Potion. Tą małą wypijemy, resztę zostawimy. Po dwie buteleczki na razie wystarczy. Tutaj mamy też zapas, więc spoko. Lecimy tutaj dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Oprócz tych czempionów, których już nie ma. Dobra, tam dalej nic nie ma, więc tylko pomieszczenie w dół. O, i tutaj coś jest, czyli tam jakoś też się da przejść. Dobra. Nie ma co. Idziemy, bijemy. Zobaczymy za chwileczkę, co tam się kryje. Scroll of Stone Curse. Nikogo? No to ciekawe. Myślałem, że tam jeden ma Archer jeszcze został, ale trudno. A, tu jest. Chyba nie chciał mnie od tyłu podejść. Ała. Ledwo przeżyłem. Sufal nieziemski. Nie chciałem tej pułapki od razu otwierać, no ale tak mi się kliknęło. No i tak dobrze, że przeżyłem. Dobra, to sobie zostawimy na później. W zasadzie nie, bo tu już mamy wszystko. Są drzwi, więc tamtąd nic nie wiecie, to najpierw. A, znów pułapka. Jak to mnie trafiło? Yeah.
Smoki. Chyba wszyscy. Ciekawe, jaka książka tu będzie. Hard Leech, Leech Armor. Dobra, książeczka zostaje tylko. I tu mamy Book of Firebolt. Tak jest. Czy możemy? Możemy, więc uczymy się. I lecimy dalej do kolejnych drzwi. I co tam się kryje? Kryją się znów łucznicy z Night Clanu. Ale to tyle. I z tej strony mamy wszystko. Zostaje nam ta część mapy tutaj u góry. Nie tam. I w zasadzie potem tylko ta niespodzianka z misją poboczną. Dobrze, tutaj też nie powinno za bardzo nic chyba być. Dopiero jak otworzymy drzwi, to się pojawią. A scroll i tak, znaczy książka i tak jest tutaj. Aha, tutaj mamy w ten sposób. Dobra, to najpierw tutaj, bo to jest jedno pomieszczenie. Wybijemy tych paru ludzików, co tu się pojawią. Może troszkę więcej niż paru. Dobre są te Night Clany. Nie ma co. One też mają magiczne strzały. Skubane. Okej, okay, czyli tu mamy zrobione. Pozostaje nam tutaj ta część. Tam jakieś magic są chyba. Więc będzie trzeba uważać. Tutaj są miniony. Czyli troszkę lepsze. Jak one tam przelazły? Jak to się stało? Ej, ich nie widać. Serio? Teraz już wiem, jak to zadziałało. Po prostu ich nie widzę. Dlatego mnie tak biją. Tu jeszcze jakiś do mnie strzela skubany. Dobra. Wszystko? Nie wszystko. I gdzie zniknął? Haha. Przede mną się nie schowasz. Hehe. A weźmiemy tego Seshy. Jest złoty, czy tam żółty. Aj. Więc chyba warto sprzedać. Weźmiemy sobie tego healinga. Wypijemy. A, gdzie to jest? A to się tu pochowało, bo tu mi się skończyło. Dobrze. To trzeba parę buteleczek jeszcze sobie nazbierać gdzieś tutaj. Chyba nie wziąłem paru nawet. Tak to olałem trochę, no a tu jednak się przydają. Tu jest jakaś buteleczka. Już czy nie już? Ile jeszcze ich tu będzie?
Dobra, teraz chyba tylko... A, jeszcze tu widzę. Jakiś familiar. I co najwyżej szkielety, które z beczek nam wyjdą. A nie, tam jeszcze są jakieś nightclany i moody. Moodman. I nightclan. I coś tu jeszcze chyba chodziło, tak mi się coś wydaje. A jest tu Moodman. Wiedziałem, że to coś jeszcze chodzi. A tego nie trafiam, za daleko jest. No dobrze, podejdziemy. O, jeszcze kolejny nightclan. Czyli jednak jest ich tu trochę więcej niż by się wydawało. Fullmana potion, a zabierzemy. Bo też nam się kończą. Wpadła, tak, jest. Najpierw ogarniemy sobie tutaj temat tych wszystkich biegających rzeczy, potem sobie przeczytamy książkę. A, już nic nie ma, już koniec komnaty. Pomieszczenie się skończyło. Czyli w zasadzie tylko zostało tutaj to jedno i mamy całą mapę. Więc odcineczek powolutku się kończyć będzie. Zobaczymy, co jest tutaj za opowieść w tej książeczce. No i pójdziemy ogarnąć temat. Wow! Pójdziemy ogarnąć temat tej misji pobocznej. W sensie misji nie będziemy robili, bo misja będzie robić w następnym odcinku. A teraz się tylko zobaczymy, co to w ogóle będzie. Healing potion weźmiemy. Troszeczkę nam się skurczyły zapasy buteleczek, więc warto. Dobra. Chyba wszystko, tak. Więc czytamy książkę. Glory and approbation to Diablo, Lord of Terror and leader of the three. My lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sands of the east. Once my lord releases his brothers, the Sin War will once again know the fury of the three. No, to tak wygląda historyjka związana z trójcą Diablo, Balem i Mephistem. Oczywiście w tej części Diablo się to nie rozstrzygnie wszystko. Jak dobrze wiecie, a jak nie wiecie, to nic nie mówię, nie będę spoilerował. Jeśli chodzi o fabułę. Dobrze, tu jest jedno pomieszczenie, do którego żeśmy nie poszli. To jest to tutaj, jak dobrze pamiętam. Tak, to jest nieotwarte. Może gdzieś jeszcze tutaj będą... O, jest full mana potion, full healing potion. Full healing potion. Wracaj. Nazbieramy sobie tych buteleczek, no bo jednak się przydadzą. Jednak się nam przydadzą bardziej niż mi się wydawało. Dobrze. O, tu jeszcze jakąś skrzynkę pominąłem. Fullmana potion jeszcze, tak. No i gitara. Jakoś to tak. Nie wiem, z której strony ta strzałka poleci, czy tam co tam w ogóle wypadnie z tej. O, udało się. Udało się uniknąć. Więc teraz tak. Biblioteka ze scrollami i książką. Tutaj troszeczkę może być familiarów, czy tam archklanów, nightklanów. Więc... Oh no! Zar the Mad. To też pamiętam.
Czyli popatrzcie na to. Kolejna misja poboczna, która się pojawiła w Diablo. Nie jestem pewny, czy w Hellfire'ze ona też była, ale jak wiemy, tam w Hellfire'ze się dużo rzeczy nie pojawiało, więc może nie. Jak widzicie, zresztą porozmawiam najpierw z nim. All these interruptions are enough to make one insane. Here, take this and leave me to my work. Trouble me no more. Daje nam książkę, którą możemy sobie zabrać i mamy mu po prostu nie przeszkadzać. I tak naprawdę możecie sobie stąd wziąć co tylko chcecie, z wyjątkiem jednej rzeczy. Widzicie, wszystkie scrolle, wszystko pozwala wam zabrać. Ale nie chcę, nawet książkę wam dał, której się nie mogę teraz nauczyć. Przeczytać w sensie, bo mam za mało magii. No właśnie, to jest ta jedyna rzecz, której nie można ruszać. Czyli biblioteczki. Your concentration. No właśnie, przepraszam, czy wybiłam cię z koncentracji, czy jakby to tam nie do końca usłyszałem, ale w sens znać. Czy nie wybiła go z jego koncentracji. Dobrze. Dzięki temu mamy tutaj dodatkowy przedmiot, który będzie można sprzedać. Coś tu się pomieszało, bo tutaj mamy manę. To trzeba zrobić tak, tak. Manę zużyjemy. Chyba, że tu jeszcze mamy jakiś scroll healingowy na przykład. Nie mamy. Ale tu mamy jakiś bug of prostrzad. Dobrze, zrobimy tak. I nauczymy. O, tak myślałem, że tak się stanie. Fajnie. Dobrze, troszeczkę tutaj nie mamy do pełna ani życia, ani many, ale to na razie wystarczy, bo już mamy wszystko zrobione, czyli a, healing potion i mana potion. No to sobie weźmiemy te zwykłe takie też i wypijemy i powinno być gitara. Mamy wszystko tak jak należy, plus dwie buteleczki w zapasie. Nie jest to dużo, ale wystarczająco. Tak przynajmniej mi się wydaje na razie. Później może to być troszeczkę mało, jak już będziemy po piekle biegać. W jaskiniach myślę, że taki zapas też teoretycznie powinien wystarczyć. Maksymalnie po 4 z każdego rodzaju, albo 4 życia, 2 many. Dobrze. Żeby nie przedłużać, to mamy generalnie wszystko z tego levelu. Pozostaje nam zejść niżej, ale jeszcze mamy tutaj dodatkową misję poboczną. Oprócz tego szalonego maga. O, widzicie, teraz się tutaj to też zamknęło, więc powolutku zrobimy jeszcze raz to, co zrobiłem wcześniej, czyli Efficio obitus ut inimicus. A może to trzeba w konkretnej kolejności? In spiritu sanctum predictum otium. Ha! Tak coś czuję, że to trzeba w kolejności odpowiedniej zrobić. Okej, okay. Jest to kolejne zadanie poboczne, którym zajmiemy się w następnym odcinku. Albo nie. Muszę tam... O! Udało się. Czyli tak, czytamy najpierw tą książkę, potem tą książkę i potem tą książkę. Tak by wyszło. Ewentualnie tą, tą, tą i jeszcze raz tą. Tak ja zrobiłem i się otworzyło coś. I przejście jakieś.
Nie wiem co to. Mniej więcej kojarzyłem, że to może być misja poboczna, ale samej misji ja nie pamiętam. To jest Arcanthem. Okej. Myślę, że to będzie już kolejny odcinek, więc ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Już za tydzień w niedzielę o godzinę 8 rano. I co ważne, dajcie łapkę w górę, jak się wam podoba. Subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które się pojawiają, aczkolwiek tutaj nawet nie do końca jest to potrzebne, bo odcinki zawsze wpadają w niedzielę o godzinie 8, więc jakby powiadomień nie potrzeba na to, kiedy się pojawiają nowe filmy, ale jak będzie jakiś live czy coś poza tymi standardowymi filmami w niedzielę, no to subskrypcja z dzwoneczkiem bardzo wam się przyda, bo od razu będziecie mieli powiadomienie, ale parę komentarzy też musicie gdzieś podpisać, żeby to wam zadziałało. Więc przede wszystkim, jak się podoba, dajcie lajka, piszcie komentarze odnośnie filmów, które tutaj są, w szczególności merytorycznie odnoszących się do danego odcinka i ewentualnie co chcielibyście, żebym dalej zrobił, czy coś podpowiedział, czy jakieś pytania macie. Wszystko piszcie w komentarzach, ja postaram się wam odpowiedzieć. I w tej chwili to ja się z wami żegnam i zapraszam już na kolejne filmy na moim kanale. Do zobaczenia.